Polega to na tym, że mamy przedstawienie, właściwie monodram, który jest grany w szkołach, a czasami też w teatrze. I po tym, po spektaklu odbywa się dyskusja. I młodzież dyskutuje o problemie, który jest zawarty w tym spektaklu. To nie są problemy dla nich obce najczęściej. Więc to jest tak, że my tylko je przywołujemy, te problemy, i później staramy się zareagować, tak? No wiadomo, że klasy są duże i nie możemy do kogoś podchodzić indywidualnie i z każdą osobą rozmawiać, ale gdzieś na poziomie ogólnym dajemy im jakieś dodatkowe, czasami jakieś porady, nawet wskazówki, jak sobie z pewnymi sytuacjami radzić. Coś to, co my tam robimy, to nie jest psychoterapia, to nie jest wsparcie, to jest jakaś tam dyskusja, rozmowa, w której też przekazujemy troszeczkę wiedzy psychologicznej. My traktujemy pewne zjawiska jako problem społeczny. Pokazujemy, że jest jakiś problem społeczny i żeby ci ludzie, znaczy ci uczniowie zrozumieli, na czym ten problem społeczny może polegać, jak taki człowiek myśli, na przykład, który wpada w tą pułapkę anoreksji, czy też jest osobą, która w pewnym momencie decyduje się na to, żeby powystrzelać swoich kolegów. Więc tu bardziej nam chodzi też o to, żeby zrozumieć pewien proces i traktujemy to jako problem społeczny. Nie chodzi nam o to, żeby jednostkowo przeanalizować osobę na przykład, ta, która występuje, aktora. To jest jak gdyby pewien impuls tylko do rozmowy, ale właśnie tak powiedziałem wcześniej, jak dla mnie to jest pokazanie, że pewne rzeczy nie są takie proste pod tytułem wariatka i już. Żeby ci już nie kwitowali tego takim stwierdzeniem, żeby zobaczyli na czym ten proces polega, żebyśmy nie odcinali, tak? Żeby zauważali też takie osoby w klasie, które mają jakieś problemy. Skrajne emocje, które bardzo duże emocje, które po taki spektakl wywołuje, są też inspiracją właśnie do tego, żeby zacząć rozmawiać, do tego, żeby zacząć rozglądać się wokół siebie i dostrzegać czy tych, którzy potrzebują pomoc, czy też takich, którzy ewentualnie, czy też jak my możemy im pomóc, tak? Czy co my możemy zrobić, czy my na przykład jako grupa, jako klasa też możemy jednak, widząc, że ktoś tutaj potrzebuje naszej pomocy, możemy coś zrobić. Wszyscy ważni i piękni ludzie w showbiznesie pracują godzinami na silce. Nie wszyscy otrzymują w darze idealną sylwetkę, ale wielu ciężką pracą i wyrzeczeniami ją osiąga. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie takiego projektu w sposób, że przyjeżdżają Państwo do nas, no ponieważ teatr tak jakby nie wszystkich może możliwości finansowe ograniczają, aby mogli korzystać tak z prawdziwego teatru. Projekt jest o tyle fajny, że później jest podsumowany rozmową z paniami psychologami. Ogólnie całe zajęcia bardzo mi się podobały i pierwsza część i druga. Jest to dobre rozwiązanie dla młodzieży, dla uczniów. Wydaje mi się, że rozmowa była dość otwarta i nie było czego się wstydzić ani krępować. Można było wypowiedzieć swoje zdanie. Panie również nas rozumiały, a jeśli my czegoś nie rozumiałyśmy, to próbowały nam to wytłumaczyć. Także bardzo mi się to podobało. Można było bez wahania wypowiedzieć swoje zdanie i nie bać się o opinie innych w tych sprawach. Ja ciągle słyszę, chłopso, bądź bardziej tolerancyjni, zwróćcie na to uwagę. Roberta, przeprosimy. Słowo tolerancji. Tolerancja ma raz, dwa, trzy, cztery, 10 liter. Nie? Przeszkadzam? 10 liter, tolerancja, tak? I te 10 liter, to jest 10 liter, którym zajmuje się teraz cały świat. Bo tak należy, bo tak wypada. Nie, bo tak jest fajnie. Nie spotkaliśmy się z taką formą teatru. Jest to coś nowego. Zwykle chodziliśmy na takie standardowe sztuki, które po prostu były w teatrze, siedziało się na widowni i aktorzy nie prowadzili z nami dialogu. A teraz była właśnie nowa rzecz, nowe przeżycie, doświadczenie. Każdemu człowiekowi przydałoby się takie zajęcia, żeby porównać swoje poglądy z innymi i żeby móc powiedzieć to, co sam człowiek myśli. Wydaje mi się, że dla nich jest to poczucie duże bezpieczeństwa, tak, że oni mogą sobie też
i emocje ich i to, że mogą wypowiedzieć się na jakiś tam temat, jest to dużo bezpieczniejsze, kiedy są u siebie. Że, nie wiem, czy jeśli byśmy pojechali do teatru, czy nie byliby już nakręceni na coś. To jest taka zwyczajna rzeczywistość. Ktoś wszedł w ich normalny rytm dnia i oni tutaj mogli powiedzieć to, co rzeczywiście myślą. Nie wiem, czy jeśli byśmy pojechali do teatru, odpowiednio byliby już podczas tej podróży nakręceni, to czy tak by się zadziało, jak się zadziało tutaj? Biedna, ale seks. Dzień dobry. Tylko ja tylko na czterech stronach. Wow, jak? Złoty 50. Podobało mi się bardzo to, że główny aktor był otwarty, wchodził z nami w dialogi, czyli nie mógł mieć ustalonej swojej stałej kwestii, tylko musiał na żywo w momencie rozmowy z nami zmieniać coś, żeby odpowiedzieć sensem na nasze pytanie, a nie według formułki. To było właśnie, pokazało też, że on wchodzi z nami myślą, stara się nie tyle, że my rozumiemy go, ale on stara się zrozumieć nas. Jak najbardziej myślę, że takie formy edukacji teatralnej, że tak to nazwę, mogą zachęcić do teatru, ponieważ miałam takie przypadki, znam z życia u swoich kolegów, że poszli do teatru na przykład na jakąś sztukę ewidentnie współczesną i się zniechęcili. A w momencie, kiedy teatr przychodzi do nich, do szkoły, mogą poznać coś, co im się podoba. No. Wydaje mi się, że ogólnie całość była bardzo ciekawa i zrobiona z dużą, tak jakby dużo osób się włączyło w to, żeby to wszystko dobrze wyszło, pomimo tego, że zagrała tak naprawdę tylko jedna osoba. Ktoś musiał wymyślić, ktoś musiał wszystko przygotować i moim zdaniem wszystko wyszło tak, jak powinno być i wszystko było bardzo dobrze, bez żadnych zmian.